Druga batalia Romana Ciepieli o podwyższenie opłat za odbiór odpadów zakończyła się klęską. Mimo tego, że prezydent nieco złagodził swoje wymagania i zamiast o 3 zł zaproponował wzrost o złoty 30. Komisja Ekonomiczna na ostatnim posiedzeniu negatywnie zaopiniowała stawki pana prezydenta. Te stawki dalej są nie do przyjęcia, ponieważ jest to podwyżka dalej z 8,50 na 9,83, jest to 15%. Tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówią radni, jeżeli podwyżka, to ewentualnie o stopień inflacji. Wśród argumentów nie brakowało tych, że podwyżka uderzy w najbiedniejszych, czyli seniorów. Nie pomogły przekonywania Romana Ciepieli, że to konieczność, bo miasto co roku dokłada do śmieci około 2 miliony złotych. W pierwszej kolejności oczekuję, że pan prezydent zechce przedstawić plan naprawczy w MPGK. To, co się tam dzieje, to jest skandal. To, w jakich warunkach pracują pracownicy MPGK, jakie mają wynagrodzenia, umowy o pracę, wreszcie brak zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, warunki pracy na sortowni. To, co się tam dzieje, woła o pomstę do nieba. Brak gwarancji ze strony miasta, że podwyżka będzie równoznaczna z podwyżką dla pracowników, MPGK zdecydowała, że ostatecznie ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie. 8,50 za śmieci nieposegregowane i 15 zł za te po segregacji. Pokryjemy te koszty, nie realizujemy czegoś innego. No, nie chcę wymieniać tutaj niezbędnych wydatków na różne społeczne i komunalne sprawy, ale no budżet jest jeden, można go śmiało porównać do budżetu domowego. Jacek Łabno z PiS twierdzi, że być może ceny trzeba podnieść, ale dopiero wtedy, gdy prezydent przedstawi rzetelną kalkulację kosztów, której tym razem znowu zabrakło. Julita Majewska, z Wami TV.